chwila na słup. Nie, no jesteśmy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Aleksandra Kostrzewska, a obok mnie Bartosz Cebeńko. Jesteśmy z Państwem dzisiaj w Międzynarodowym Dniu Niewidomych. 13 listopada przypada takie międzynarodowe święto. Zaznaczamy to, bo takich osób wśród nas jest bardzo dużo i zależy też nam na tym, żeby nie było znieczulicy, a wręcz przeciwnie, żebyśmy byli empatyczni i wyrozumiali. Pięknie to powiedziałeś. Jednym z tematów dzisiejszego dnia będzie wreszcie otwarcie po 8 latach budowy amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie. Na tym otwarciu będzie zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Będą także przedstawiciele europejscy przedstawiciele NATO. Duży temat, także gość w tej sprawie. Gość o godzinie 7.15, generał Bogusław Pacek. Porozmawiam z nim na temat może nie tyle zasadności samej takiej bazy, dlatego że to chyba nie ulega wątpliwości, że ona jest w tej części Europy potrzebna, ale o konsekwencjach. No i czy to oznacza, że skoro u nas będą Amerykanie, to taka kotwica dla wojsk amerykańskich w Polsce. Sporo pytań w tej sprawie, ale teraz już serwis, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Zaczynamy. Dzisiaj o godzinie 12 zbierze się rząd, który ma wysłuchać informacji szefów resortów finansów i zdrowia na temat propozycji zmian w systemie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.